Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym omówić temat związany z niską i z wysoką wibracją. Otóż, jeżeli mamy kontakt z osobami, które są niskowibracyjne, one jakby ściągają nas w dół. I również my sami w jeden dzień posiadamy w asocjacji z tą osobą niskie wibracje. Również istnieją miejsca niskowibracyjne, miejsca, gdzie zostali straceni ludzie. W czasie II wojny światowej takich miejsc, ja wiem, że w Polsce jest wiele. Te miejsca nie są polecane, drodzy kochani, żeby je po prostu odwiedzać, a często, żeby tam chodzić, ponieważ wibracje, które są zakodowane w murach, przechodzą na ludzi, jak również możemy zdobyć potrzeb ducha, jeżeli jesteśmy w takich miejscach. I również nam ten duch będzie obniżał wibrację, naszą własną. Także musicie zwrócić na to uwagę, że również są przedmioty niskowibracyjne, które posiadają osoby w domach. Piramidki alabastrowe, drewniane, plastikowe, jakiekolwiek piramidki, po prostu trzymanie ich w domu jest szkodliwe. W środku w piramidzie, zgodzę się, jest pozytywne promieniowanie plus 18 tysięcy powisów. Ale na zewnątrz piramidy jest promieniowanie negatywne. Zauważcie, że tam, gdzie są piramidy w Egipcie, tam wcale nie pada deszcz, a cała okolica jest wysuszona i brak opadów. Ponieważ zaburzenie pola elektromagnetycznego Ziemi jest tak wysokie, że po prostu nie ma tam opadów deszczu. A jeżeli już są, są bardzo nikłe, znikome. To jest właśnie ważny temat, żebyście mogli zrozumieć, że faktorem waszego złego samopoczucia może być nie tylko anteny 5G, które są na bloku, ale również ustawienie mebli w waszym mieszkaniu. Jeżeli meble są zaraz przy wejściu do pokoju, stoły, szafy i tak dalej, one blokują energię. I osoba, która jest w danym pokoju, się będzie czuła bardzo, bardzo źle. Również klosz od lampy, który jest falisty, który jest z jakiejś porcelany, który jest falisty, taki jak fala. Również może zaburzać energię w danym pokoju i może nam szkodzić. Dlatego, drodzy kochani, musimy podwyższać naszą wibrację. Jak podwyższać naszą wibrację? Jedzenie wysokowibracyjne. Migdały, noni, mangostan, jakieś owoce jak mango. Takie owoce są wysokowibracyjne i możemy je spożywać, jak również i orzechy. I one nam podwyższą, drodzy kochani, wibracje. Miód, który jest na przykład z kasztana, miód, który jest z rozmarynu, miód, który jest z tymianu. Takie miody podwyższą nam naszą wibrację. Praktycznie każdy miód jest wysokowibracyjny, mniej lub więcej, ale na przykład miód z pomarańczy już ma 10 tysięcy bowisów. Miód, który jest z kwiatów migdałowca, ma 30 tysięcy bowisów. Miód, który jest z kwiatów awokado, ma 30 tysięcy bowisów. Jest wysokowibracyjny. Miód, który jest z kasztanowca, ma 30 tysięcy bowisów. To właśnie takie miody ja polecam wam. Jedzenie wysokowibracyjne. Jak również polecam wam odpromiennik, który jest wysokowibracyjny, jest aronit. Jest również bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube. Jak również koktajle, które są wykonane z jagody maki. Jagoda maki ma, dodam, najwięcej antyoksydantów na świecie. To jest właśnie ten koktajl, który jest z firmy Kujari. Możecie również go zakupić na linku pod moim YouTube'em. Takie koktajle, takie jedzenie, takie odpromienniki podwyższają nam naszą wibrację własną. I nie ma tutaj jakiegoś miejsca na choroby, nie ma tutaj jakiegoś miejsca na to, na złe samopoczucie, na depresję, na jakieś złe humory, ponieważ wibracja nasza jest na właściwym poziomie i jesteśmy zadowoleni, jesteśmy szczęśliwi w życiu, niczego nam nie brakuje, energia nasza jest ułożona. To właśnie, drodzy kochani, są faktory, które poruszałem w tym filmiku, które powodują, że albo wibracja jest niższa, albo wyższa. Dlatego jest dobrze mieć zawsze asocjacje z ludźmi na wysokich wibracjach. Ludźmi duchowymi. Najlepiej, jeżeli są jakimiś przewodnikami duchowymi, ale są na wysokich wibracjach, ich energia jest na jakieś 30 tysięcy bowisów, 25 tysięcy bowisów, 20 tysięcy bowisów. I takie osoby, drodzy kochani, które mają wiedzę, które są przewodnikami duchowymi, mogą po prostu podwyższyć naszą wibrację. Również wibracja danych osób wchodzi w jedzenie. Jeżeli jest osoba o niskiej wibracji, ma zły humor, jest w restauracji jakiś kucharz i gotuje z tym złym humorem i jedzenie podaje nam w jakiejś restauracji, te energie, drodzy kochani, przechodzą na nas. Zjadamy ten ryż, zjadamy to jedzenie i po chwili się zaczynamy źle czuć.
Czemu? Ponieważ osoba, która gotowała tą potrawę, jakby przerzuciła tą całą swoją wibrację negatywną, te swoje sentymenty, wszystko na ten ryż i to wszystko jest w danej potrawie, czy tej w pizzie, czy dotykała danej pizzy, czy dotykała danego ryżu i wszystko po prostu ta wibracja jest w tym po prostu jedzeniu. Także bardzo istotnym jest to, żeby zwrócić na to uwagę i nie byle gdzie chodzić w jakiejś restauracji, żeby zjeść, a raczej chodzić do restauracji, gdzie są ludzie o wysokich wibracjach, którzy przygotowują dane potrawy z miłością, ze swoim oddaniem. Wówczas zjadając taką potrawę będziemy czuli się o wiele lepiej. Jak również zwróćcie uwagę na te owoce, które Wam mówiłem, czyli orzechy, migdały, noni, mangostan, mango, jak również każdego rodzaju orzechy, czy to orzech kokosowy, czy to orzech normalny włoski. Te orzechy podnoszą naszą wibrację. Jest od dawna już stwierdzone, że orzech kokosowy jest bardzo dobry na skórę, na wszelkiego rodzaju problemy żołądkowe. Również pomaga, ponieważ posiada wysoką wibrację. Jak również ułożenie naszych mebli w mieszkaniu jest bardzo ważnym czynnikiem. Jeżeli nie zwrócicie na to uwagę, będziecie cierpieć, będziecie chorować, będziecie mieć problem ze zdrowiem, ponieważ przy drzwiach do wejścia do sypialni nie może po prostu być nic. Nie może być jakaś szafa, nie może być jakiś stół naprzeciw. Po prawej stronie na ścianie tak, wszystko może być po prawej stronie, czyli łóżko, szafa i tak dalej. Ale nie zaraz przy wejściu. Jak się wchodzi, nie może tam być po prostu nic. I to jest taka rada dla Was wszystkich. Jeszcze raz od serca polecam Wam aronit mineralny bardzo zdrowy, który możecie zakupić na linku pod YouTube. Ja od Ciebie się żegnam, pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.